Maciej Wolny, telewizja w Polsce.pl. Witam Państwa ponownie, a ze mną w studiu, tak jak obiecałem, dr Dominika Żukowska-Gardzińska, koordynator merytoryczny Dziedzińca Dialogu. Witam, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I na początek, dla dobrego rozpoczęcia naszej rozmowy, pozwolę sobie zacytować świętego Jana Pawła II. Kto zamyka się na odmienność, albo co gorsza, próbuje tę odmienność zniszczyć, odbiera sobie możliwość zgłębienia tajemnicy ludzkiego życia. Prawda o człowieku to niezmienne kryterium, wedle którego zostają osądzone wszystkie kultury. Jednakże każda kultura może nas czegoś nauczyć o wybranym aspekcie tej złożonej prawdy. Dlatego odmienność, uważana przez niektórych za tak wielkie zagrożenie, może się stać dzięki dialogowi opartemu na wzajemnym szacunku źródłem głębszego zrozumienia tajemnicy ludzkiego życia. To z przemówienia Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Nowy Jork, 1995 rok. Ten cytat jest zamieszczony również na stronie Dziedzińca Dialogu. Dlaczego? Czy to się wpisuje właśnie w ideę tego wydarzenia? Tak, proszę Państwa, co prawda cała sama inicjatywa jest zapoczątkowana przez papieża Benedykta XVI, o tym jeszcze może za chwilkę, ale współorganizatorem tego wydarzenia jest Centrum Myśli Jana Pawła II i Archidiecezja Warszawska. I jako współorganizatorzy mamy taką misję, żeby poszukiwać nauczania Jana Pawła II i jakby wpisywać ją w przestrzeń naszego życia codziennego. No i dialog, papież Jan Paweł II był papieżem dialogu. Wiemy, że to, co robił dla świata, zmieniło w ogóle nasze funkcjonowanie, nasze widzenie siebie nawzajem. Dlatego uczyniliśmy właśnie ten cytat takim wiążącym, przewodnim tych zagadnień, tych rzeczy, które będziemy w ramach Dziedzińca Dialogu realizujemy. Powiedziała Pani doktor o tym, że zapoczątkował tę inicjatywę papież Benedykt XVI i Dziedziniec Dialogu jest takim polskim odpowiednikiem tego międzynarodowego wydarzenia. Dokładnie tak. Papież Benedykt XVI nazwał ten swój projekt Dziedzińcem Pogan, nawiązując do świątyni jerozolimskiej, gdzie Żydzi spotykali się właśnie na tym dziedzińcu świątyni z innymi wszystkimi niewierzącymi. I to była taka przestrzeń spotkania. I papieżowi Benedyktowi chodziło o to, żeby pokazać, że niewierzący i wierzący to jest tak naprawdę dwie grupy współistniejące, współtworzące naszą rzeczywistość. I nie ma możliwości bez porozumienia, bez jakiegoś poszukiwania perspektywy. Ponieważ mówimy o że Kościół jest Kościołem powszechnym, to jak gdyby w zadania Kościoła, w jego misję i cele, wpisane jest właśnie budowanie tej otwartości dla wszystkich, którzy żyją w naszym społeczeństwie. I dlatego właśnie, jak Państwo się orientujecie, samo pojęcie poganie może być troszeczkę trudno zrozumiałe w tym tłumaczeniu bezpośrednim na język polski. Ono ma troszkę konotacje negatywne. Dlatego tutaj przyjęliśmy, że trzecią edycję już mamy tego wydarzenia, że hasło Dziedziniec Dialogu będzie dużo szersze, dużo bardziej pojemniejsze. No właśnie, pierwsza edycja, rok 2013, druga 2015, teraz rok 2017, no i ta trzecia edycja, można powiedzieć, zamknięcie trylogii, czy przewidywane są też kolejne edycje? Mamy nadzieję do końca świata, ale proszę Państwa, w tym roku wyruszyliśmy wczoraj, czyli rozpoczęliśmy od 16 października, debaty te główne będą trwały do 20, ale plan jest nasz taki, żeby te wydarzenia, żeby w ogóle Dziedziniec Dialogu nie zamknął się tylko na tych debatach głównych, które w tym tygodniu przygotowujemy. Właśnie, są też wydarzenia towarzyszące tym debatom. Tak, jest dużo wydarzeń towarzyszących, ale w ogóle z taką misją tutaj do Państwa słuchających, oglądających się zwracam, że chodzi nam w zasadzie o to, żeby każdy z nas, słuchając tych debat, wyniósł z tego coś dla siebie i przeniósł dialog w swoje środowiska. To jest w zasadzie nasza intencja i intencja i Jana Pawła II, papieża Benedykta, ale również Franciszka. I te debaty, które proponujemy na ten tydzień, organizowane są wokół takich czterech przestrzeni: nauka, kultura, społeczeństwo, jako debaty główne. I możemy powiedzieć, że to są tak naprawdę trzy główne aktywności, wokół których funkcjonujemy na co dzień, dlatego o tych tematach dzisiaj mówimy. Natomiast debata czwarta, którą pierwszy raz proponujemy w tym roku, debata specjalna, dotyczy sytuacji wewnątrz Kościoła. Jakby uznaliśmy i jakby te konsultacje, które przed planowaniem projektu prowadziliśmy, spowodowały, że dużo pojawiło się pytań, no dobrze, mówimy dialog wierzący-niewierzący, a co tak naprawdę dzieje się wewnątrz Kościoła? Przecież ile tutaj jest opcji, też ile starć, ile niedomówień, ile też pytań, tak? Jak funkcjonować w rzeczywistości i jak ją budować jako katolicy. No więc stąd debata czwarta, głosy Kościoła, na które serdecznie zapraszamy. Tematy debat głównych są bardzo odważne, a mnie ciekawi to, w jaki sposób odbywała się selekcja tych tematów.
Więc jak to w związku z ideą dziedzińca przystało? Proszę Państwa, nie tylko my jako organizatorzy decydowaliśmy o tym, jakie będą tematy, ale staraliśmy się, żeby to jak najszerzej, jak to możliwe, konsultować to, co jest dzisiaj jakby głównymi takimi debatami, czy głównym osią sporu. Jak Państwo zobaczycie na naszej stronie internetowej dziedzińcdialogu.pl, bo chyba teraz to najszybciej, najłatwiej te tematy odczytać, temat nauka, kultura i społeczeństwo są, mogę powiedzieć, takie fundamentalne, czyli pytanie o człowieka 2.0, o definicję jego funkcjonowania w komunikacji w dzisiejszym świecie takim technologicznym. Temat dotyczący kultury jest zapytaniem o to, gdzie jest piękno, więc również dotyczy sfery wartości. I temat trzeci, wiara, a kryzys demokracji liberalnej. To mnie chyba najbardziej zaciekawiło w kontekście też dzisiejszych czasów, dzisiejszej sytuacji politycznej. Tak, i muszę powiedzieć, że prelegenci, którzy są zapraszani, to nie są politycy. Jakby bardzo nam zależy na tym, żeby to nie byli ludzie, którzy aktywnie w polityce funkcjonują, tylko właśnie, żeby w tym dziedzinie dialogu budować troszeczkę taką przestrzeń nie dla polityków, ale naprawdę dla wszystkich środowisk. Troszeczkę takie fundamentalne wypowiedzi na temat tego, jak różni specjaliści, różni eksperci o różnych też poglądach, wrażliwościach wspólnie pokazują, jak wspólnie poszukiwać prawdy. I to jest taki nasz cel. Trudny, wiem, do zrealizowania, ale no mamy nadzieję, że im więcej dziedzińców, tym bardziej ta idea dziedzińca dialogu będzie upowszechniona w naszych domach. Kolejna rzecz, o którą chcę zapytać i zrobię to w tym momencie, to kto może wziąć udział w tych debatach, w jaki sposób wziąć właśnie udział czynny w dziedzińcu dialogu, bo chociażby właśnie przy debacie głównej wiara, kryzys demokracji liberalnej, można przeczytać, że na wydarzenie obowiązują zaproszenia imienne. No co właśnie to oznacza? Proszę Państwa, wysłaliśmy bardzo dużo zaproszeń, ale tylko dlatego, że w pewnym kluczu jakby pozyskania osób, które tę ideę dziedzińca, szczególnie właśnie przy debacie społecznej, poniosą do swoich środowisk. Natomiast wszystkich Państwa zapraszamy do korzystania ze streamingu, czyli z oglądania i na żywo online tej debaty, ale również ona później będzie do odtworzenia, każda zresztą z debat dziedzińcowych. I dlatego zapraszam na stronę internetową dziedzinecdialogu.pl. Tam jest taka zakładka Oglądaj debatę i zapraszamy wszystkich Państwa do śledzenia tego, co się będzie działo. Czyli proszę Państwa, nawet nie trzeba wychodzić w domu, aby wziąć udział w tym wydarzeniu, wyjątkowym Natomiast, wydarzeniu. Tak, dla wszystkich chętnych, którzy bardzo chcą być na sali obecni, to po prostu zapraszamy o kontakt z organizatorami i zrobimy wszystko, co możliwe, żeby to się udało. Trzeciej edycji Dziedzińca Dialogu towarzyszy również kampania społeczna Szanuję i Słucham, przygotowana przez Centrum Myśli właśnie Jana Pawła II. Jaki jest cel przeprowadzenia tej kampanii i do kogo ona jest skierowana? Tak, proszę Państwa, kiedy wczytujemy się w nauczanie Jana Pawła II, to wyraźnie jakby pierwszym krokiem, na który on wskazuje, jest pokazanie, że najpierw musimy uczynić ten pierwszy krok, a więc zacząć się słuchać nawzajem. Dotyczy to oczywiście tej relacji z drugą osobą, ale również słuchać się troszeczkę w samego siebie. Czy na pewno te moje poglądy, to co wypowiadam, to co myślę, są nastawione na dobro wspólne, czy jednak jest tam troszeczkę egoizmu. Więc ta kampania Szanuję, Słucham ma na celu takie zatrzymanie się na chwileczkę i jakby uzmysłowienie nam wszystkim, że aby szanować drugiego człowieka, muszę tak naprawdę go usłyszeć. I aby dialog mógł być możliwy, muszę wsłuchać się w to, co chce mi przekazać druga osoba. I do tego zachęcamy, do tego zapraszamy. No i te słowa, proszę Państwa, warto zapamiętać w kontekście, czy to świata wielkiej polityki, biznesu, kultury, czy też naszych codziennych relacji międzyludzkich. Myślę, że to jest godne właśnie tego, aby zapamiętać, no i wprowadzać przede wszystkim w życie. Doktor Dominika Żukowska-Gardzińska, koordynator merytoryczny Dziedzińca Dialogu, była moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę i wizytę w studiu. Dziękuję, do widzenia. A Państwa zdecydowanie zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl, dziękując tym samym za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.